Punkt pomocy okresowej. To niewielka skrzynka zawieszona w holu na parterze Skopiesu przy ulicy Niedziałkowskiego 6 w Słupsku. Znajdują się w niej środki higieniczne niezbędne podczas miesiączki. Każda kobieta może stamtąd wziąć podpaski, wkładki, tampony czy chusteczki do higieny intymnej. Punkt powstał, by pomóc paniom znajdującym się w tzw. ubóstwie menstruacyjnym, czyli takim, których nie stać na kupno podpasek czy tamponów. A takich osób jest sporo. Szacuje się, że nawet 50 tysięcy Polek z przyczyn finansowych rezygnuje z zakupu środków higienicznych w czasie miesiączkowania. Punkt pomocy okresowej powstał w Słupsku dzięki młodym kobietom z fundacji Akcja Menstruacja. Każda osoba potrzebująca artykułów higienicznych podczas miesiączki ma okazję bezpłatnie, bez tłumaczenia się skorzystać z zawartości tej szafeczki. Chciałabym, żeby każda osoba zmagająca się z ubóstwem menstruacyjnym oraz ta w potrzebie dowiedziała się o istnieniu tej szafeczki. Środki higieniczne można pobierać w godzinach otwarcia Skopiesu, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Jest szansa, że jesienią podobne skrzynki zamontowane zostaną w co najmniej dwóch słupskich szkołach średnich. Każda pani, która chce się podzielić środkami higieny osobistej, może je przynieść do punktu przy ulicy Niedziałkowskiego 6. Pieniądze na zakup podpasek, wkładek i tamponów można też wpłacać na portalu pomagam.pl. Hej dziewczyny.